dziś pokażę Wam w odcinku, jak fajnego drinka przygotować na Sylwestra. Tutaj wkroję cytrynę. O. O. Mam fajnego, dobrego drineczka. Można sobie takiego coś zrobić na Sylwestra. O, teraz kosztuje tego drinka. Czy pyszny jest, smaczny? Można sobie takie coś zrobić na Sylwestra. To jest taki ala drink. Fajny. Dałem troszkę lodu. Fajnych owoców wrzuciłem. O, pod spodem mam takie owoce. No. I teraz tego, taką słomką fajnie można sobie pić. O. Jest pychota. Tylko, a w sam raz można sobie takie coś zrobić. Taki ala drink na Sylwestra. Bardzo smaczny, dobry, jakościowy. Pychota. O, to jest dobre, no. Wiadomo, jak to woli. Może sobie tam dodać jeszcze tam, wiadomo, no. Ja dodałem tego jednego kostkę lodu i troszeczkę się tam roztopiło, ale bardzo smaczny jest. Tam trochę dałem takiego właśnie owoca pod spodem i właśnie zrobiłem właśnie taki dobry, fajny ala drink. No, smaczny. Można śmiało się napić i to jest taki właśnie do, jakby ktoś by nie wiedział, to ja wam mogę podpowiedzieć, jak se można zrobić fajnego drineczka na Sylwestra. O. Tak, wystarczy. Tak i słomeczka fajna i taki o, fajny drinek. Fajny. Pychota, smaczny, kokosowy, no, taki średni, dobry, smaczny, taki ala drink, no, dobry, czy pyszny, taki można sobie zrobić fest dobrego ala drinka wypasionego, no. Także mówię, no, jakby ktoś tam by chciał coś wiedzieć, ktoś by chciał się tam mnie zapytać, to możecie do mnie tam napisać, ja wam mogę odpowiedzieć, jak można takiego fajnego, coś fajnego takiego drinka zrobić. Bo wam mogę podpowiedzieć, co i jak. Bo jest jeszcze tak wiele takich możliwości, że można zrobić kilka rodzajów. Raz tak i wiadomo, jak to woli, nie? No, ale warto zrobić. To jest dobre, no. Ja teraz tego przez całe tego święta to tylko tego ala drink i taki pychota codziennie można sobie kosztować, popić. Taki o, słabiutki, fajny, o. Na takim dobrym. No, dużo jest owoców pod spodem. No, ze sokiem. No, troszeczkę wkroiłem takiej zoskwini. Trochę jest tam wszystko. Takiego kostkę lodu dałem, ale to wiadomo. No, taki jest dobry, fajny ala drink. No, tylko tam można sobie tam właśnie coś właśnie zorganizować. To tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.